Cześć wszystkim, bardzo serdecznie witam was w kolejnym odcineczku z Harry'ego Pottera i Zakonu Feniksa. Ja jestem oczywiście Calvador, no i będziemy dalej kontynuować to, co wcześniej rozgrywaliśmy. Mam nadzieję, że już w tym odcinku skończymy po prostu GD. Chyba powinniśmy raczej skończyć już. Kurde, mam taką sklerozę, że zapomniałem, co było w poprzednim odcinku. Ale powracając do tematu, no to właśnie już zbliża się taki fajny bardzo punkt kulminacyjny tego wszystkiego, co się tam zbiera. Znaczy nie, że tam żeby się coś wyjaśniało, nie? Ale po prostu już fabuła zaczęła się rozkręcać. No bo jak wiecie, mówiłem, że zbieranie członków GD jest nudne bardzo. Dzięki za przypomnienie. No. Czyli mamy teraz lekcję o klumencji ze Snape'em. Zobaczymy sobie mapkę. Tak, do Severusa Snape'a. Mamy drugą lekcję o klumencji. Pierwsza była w poprzednim odcinku. To jest na pewno 8 odcinek, z czego się... mam nadzieję, że się nie mylę. Tak, to jest 8 odcinek. Biegnij, Harry, biegnij, biegnij. I... Od kogo ja to jestem... Nie musisz już iść do Snape'a? Przepraszam was, na chwilę, na razie nie będę się nic odzywał, po prostu tylko będę szedł do Snape'a. O Jezu, zbym się trochę zakręcił. No, kotlety z sosem. Pyszności. I teraz to na dół, okej. Dobra, sobie tutaj przez portret przejdziemy, bo akurat znamy hasło, więc to nic nie będzie szkodziło, raczej. Przynajmniej będziemy szybciej na miejscu, nie? O nie. Nie mówcie, że czasami już włączyłem. Nie, 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 nie. Fuck, dobra, wezmę 22 minuty. O. Aha, w ścianę się wbiłem. Dobra, zobaczymy. Ślizgoni rządzą. Co wątpię? Jakbym nie musiała otworzyć, to byś tu został. No nie, znowu. No zamknij się, ty ropuchowredna. Okej. Spóźniłeś się, Potter. Do środka. Dobra. Kierujemy na środek. Znaczy na tym poziomie, co ja gram, to akurat nie jest to trudne, ale jakbym grał na najwyższym poziomie, to o Jezu, to tak by, tak by było ciężko go doprowadzić tutaj do środka, że to jest, no, masakra. Trzeba tak cały czas klikać. Dobra, nice. A, dobrze, klikę. No come on. Nice, jeszcze chyba... Dobra, w lewo. W prawo. Do dołu. I do góry. Ale szybko to zeszło. Myślałem, że... Co to było, Potter? Już wiem. Co jest w Departamencie Tajemnic? Co? Zapomniałem, że już widziałem go, gdy byłem na przesłuchaniu. Był w moim śnie. Voldemort o nim myśli. Co tam jest, że on tego chce? W Departamencie Tajemnic jest dużo rzeczy, z których większość przekracza twoje pojęcie, a żadna cię nie dotyczy. Czy wyrażam się jasno? Bardzo ciekawa. Bardzo interesująca odpowiedź Snape. Naprawdę. Cześć, Harry. Wszyscy czekają w pokoju życzeń. Dobrze. Jedę ma się nieźle. Wszyscy robią postępy. No i dobra, to idziemy do GD. Jak ty idziesz, Harry? Ślizgoni rządzą. Albo i nie. Jakby profesor Snape dowiedział się o tym. Proszę tak nie robić. Ciszej tam. No dobra, czyli musimy iść do pokoju życzeń. Tak jak z wcześniejszego odcinka pewnego. W porządku.
Wiemy, że odblokowaliśmy portret, znaczy praktycznie wszystkie mamy portrety, ale ten jest tutaj najbliższy, czyli portret astronoma, który prowadzi na właśnie na 7 piętro. No, właśnie, Harry. Żebym cię nie pomylił z kierunkami, czy dobrze idę? Dobrze idę. Moja ciotka powiedziała, że wyczarowałeś w pełni cielesnego patronusa. Czy to prawda? Tak, to jest jeleń. Kurczę, Harry, nie wiedziałem o tym. Może nauczysz nas expecto patronum? Dobra, o. Żeby wyczarować silnego patronusa, pomyślcie o czymś przyjemnym. Róbcie to, co ja. Expecto patronum! Okej, okay, i tu się zaczyna już. Rozpierdziel. To Umbridge! Jak nas znalazła? Nieważne! W nogi! Harry? Na co czekacie? W nogi! I tutaj jest tak, że... bez względu na to, jak walka się potoczy, czy wygramy, czy przegramy, to i tak będzie to samo. Dobra, naparzamy się z nimi. Ale tak trochę dziwne, że Harry sam został. Czemu? Dobra, najwyżej padnę, no. Nic mi się nie stanie, tak? No. Bo się wbili nam tutaj do pokoju życzeń. Zobaczymy, chociaż... Nie, ja tam wolę się poddać. Dobra, poddaję się. Nie chcę mi się bić z nimi non stop. Dobra, już dokończcie mi. To on! Wspaniale, Draco, wspaniale! 50. O, jaka zadowolona różowa Landryna. Przepraszam, Harry. Przepraszam. Wszystko się wydało. Czy chce pani mojego przyznania się? Profesorze, nie! Cicho, Harry! To ja kazałem Harremu założyć tę organizację i tylko ja jestem odpowiedzialny za jej działalność. Ale obawiam się, że nie odejdę w spokoju. Wow, jakie efekty. No, i się zaczęło. Teraz nadeszła masowa ucieczka z Azkabanu. Sobie to wymieszam. Tak, będę... O, właśnie. I najgorsze, co mogło nadejść, czyli Umbridge dyrektorką Hogwartu, nie? Ale jej długa... Jej kadencja nie będzie długa, spokojnie. Także ja muszę was przeprosić na chwilę, bo... Muszę odbyć małą konwersację, ale wrócę po małej przerwie. Nie chciałem tego słyszeć, ale dobra. Chyba takie powitanie, a nie powitalne przywitanie. Harry! Co się stało? Przyszli po Hagrida. Jacyś czarodzieje z ministerstwa i Umbridge. Się. Harry uciekł, ale profesor McGonagall próbowała... Musimy coś zrobić. Trzeba sprawdzić w chatce Hagrida, czy nie ma tam dowodów. No wiecie, odwiedził olbrzymy na polecenie Dumbledora. Okej, okay, gdzie ja mam iść w końcu? Nie pytam ciebie o zdanie. Harry Potter. Mieliśmy iść do Hagrida.
Nie wiem, gdzie oni polegli. W porządku? Chyba do dziadku poszli, nie wiem. Nie mam bladego pojęcia. Kotlety z sosem. Kotlety z sosem. No jedź no. Bang. No idź, no biegnij. Chodźmy do chatki Hagrida. No idę do tej chatki, czego chcesz? O, będzie w pierdziel. Ewidentnie. Jeszcze 13. No biegnij, Harry, biegnij. Niczym pokarpia do Lidla. Coś się Potter nie spieszył. Co teraz zrobisz bez kochanego profesorka, Potter? Co ty tu robisz, Malfoy? Przyszedłem świętować tak jak ty, Potter. Zawsze wiedzieliśmy, że ten dureń to żaden nauczyciel. W końcu ktoś ważny zdał sobie z tego sprawę. Nie pozwalaj sobie, Malfoy. Musieli wysłać kilku czarodziejów z ministerstwa, żeby pomogli profesor Umbridge. Ten głupi półolbrzym mógłby nie zrozumieć, co to wypowiedzenie. Już po tobie, Malfoy. Ron, nie! Szybko! Musimy mu pomóc! No. To lejem się. Ostrożnie! Drętwoza! No co to kurde jest? No co to ma być no? Paść. Myślisz, że jesteś taki mądry, co Potter? Czasy się zmieniły. Zabrali nawet McGonagall prosto do świętego Munga na oddział dla wariatów. W tym pokoju jest więcej rzeczy do obejrzenia. No i ta się wkręciła, no. Pewnie byłeś zajęty. Padaj. Najpierw Dumbledore, a teraz Hagrid i McGonagall. Co my teraz zrobimy? Musimy coś zrobić. Trzeba jakoś przeszkodzić Umbridge. Poszukajmy pozostałych. Pokażemy Umbridge, kto tak naprawdę rządzi w Hogwarcie. Dobra, przepojdziemy do Colina, do wieży. Biegnij, biegnij. Nie w drzewo. Bang, 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 bang. Co ty patrzysz? Jesteś. A. Cześć. Spoko. Jezu, no co z tymi drzewami ma ten Harry? Naturalne przyciąganie czy co? Nie dam ci się, że co? Dodam, czy już idziesz? Nie, ja też będę nagrywał. Jeszcze. No dobra. Teraz ktoś to przyjdzie do mnie. Dobra. Co jest do mnie?
Dobra, wracamy ponownie, mamy jeszcze 9,5 minuty nagrywania. Na kogoś, nawet gdy ten niczego nie zrobi? Także... Wiem, o czym mówisz, Colin, ale... Chcę z nimi walczyć tak jak ty, lub Ron, lub Hermiona. Fred i George powiedzieli, że mogę. To oni dali mi te pudełka czekoladek i kazali je wysłać członkom brygady inwizycyjnej. A ja nie mogę dostać się do sowiarni. Pomogę ci. Tak? Naprawdę? Tak. Ale dlaczego Fred i George chcą wysłać czekoladki członkom brygady inkwizycyjnej? Bo to nie są czekoladki, to są bardzo głośne wyjce! Członkowie brygady inkwizycyjnej otworzą pudełka i będą musieli uciekać przed tymi wyjcami wykrzykującymi różne brzydkie rzeczy! Fred i George zawsze mają genialne plany! Musimy jakoś się dostać do środka! Kto sadzi te rośliny? Ja się tam dostanę. No przejdź, Colin. Uważaj na słowy, Harry! Ale będą mieli minę, jak dostaną te wyjce. O to chodzi! Wejdź tam! Krzyknij, jak zejdziesz na dół! Dobra! Jesteś tam? Tak. Tak, Colin! Ja! Udało ci się! Ale to była wspinaczka! Dzięki! Teraz podaj mi pudełko, zanim Umbridge nas złapie! Dobra! Wingardium Leviosa! Już! Wow! Leci! Dotarło? Tak! Dzięki! Dawaj następne! Kazali wsadzić pudełko do dziupli! Niektóre są na dole, inne na górze, a jeszcze inne w krokwiach dachu! Następne pudełko, Colin! Świetnie! Aha, już to mam! Człowieku, jeszcze to mam. Gniazda na dole! Wiedziałem, że ci się uda! Nie zapomnij o tych na górze! Wingardium Leviosa! O, jest. Myślałem, że... Jeszcze gdzieś tutaj? Tak, tutaj. Dawaj następne! Dobra! Wingardium Leviosa! Dobra, poszło następne jeszcze tutaj. Dobra, jak widać. Jesteś genialny! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Dawaj następne! Dobra! Wingardium Leviosa! O! No. Chodź tutaj. Skończyłem! Wychodzę stąd! Brawo, Harry! Damy nauczkę brygadzie inkwizytorskiej! Czekaj! Harry! Filch tu idzie! Idź do okna na górnym piętrze! Nie wejdę tam! Okno jest zbyt wysoko! Dobra, już schodzę, już prędzej. Co robisz, Pesuma? Zostajesz w Hogwarcie? Yeah. Chyba też! Mam sumę za rok, ale nie wiem, jak ja OWT-y będę zdawać. A ty co planujesz? Nie pora na rozmowę o egzaminach. Ja tu wiszę. Tyle się zmieniło od pierwszego roku. Wow, ale wysoko. Ja, mało brakowało. Sowiarnia, 58%, czyli jeszcze... To nie wszystko do odkrycia. Gdzieś tu jeszcze są sówki, ale nie jestem do końca pewien gdzie. Ale to zaraz się je znajdzie. No jeszcze 30% do odkrycia na sowiarni. No jak ja mam tu zejść? No ku... A nie, tu jest porycz, o jezku. Tutaj na prawo nie przejdę, muszę tu iść. Dobra, idź, Harry, nie degaj. Tutaj na lewo nie przejdę, muszę iść naokoło. Oj.
Ile jest tutaj procent w ogóle? 83, czyli że jak wezmę paczkę Freda i George'a, jeszcze do tego dorzucę. Dawaj, dawaj, dawaj. No. Te wyjce dadzą nauczkę głupiej brygadzie inkwizycyjnej. Dobrze się spisałeś, Colin. Naprawdę? Dzięki, Harry! A teraz uciekaj, zanim Filch cię złapie. Tak, tak! Już lecę! Dzięki, Harry! No. Czyli jedna misja już załatwiona. 15%. Nieźle, Harry. I jest 100%. Tak jak myślałem. Także gdzie tu mamy po drodze teraz? Po drodze mamy tu... Luna. Lecimy do Luny. I u Luny pewnie będzie jakieś ciekawe zadanie, wydaje mi się, przynajmniej. Ale no już fabuła się już rozkończyła powoli. Tylko wyczekiwać, jak już skończymy tę misję i zobaczymy, co się będzie działo z Umbridge, nie? To będzie naprawdę super. Widzieć jej tą zrzędliwą minę w rozpaczy. Nie żeby mnie ekscytowała, nie wiem, tak żeby mnie ekscytowało tam, że jakaś porażka u ludzi albo jakieś, nie wiem, zrezygnowanie, nie, to tylko postać w grze. Założę się, że nikt praktycznie nie lubi. No cześć, Luna. Idziemy, idziemy, idziemy do ciebie, już biegniemy. Mam wiadomość od bliźniaków. Jaką wiadomość? Fred i George pochowali kieszonkowe bagna w korytarzach. Mamy je odpalić. Jedno bagno jest nad nami. Musimy je jakoś sprowadzić na dół i rozłożyć na środku korytarza. Trzeba zająć się tym bagnem. Czyli tak, tu trzeba wejść, tu naprawić, tutaj rozwalić i tam pewnie będzie kieszonkowe bagno. Dość kreatywny sposób. Dlatego musimy sobie załatwić, żeby tam wejść, musimy sobie załatwić dwie ławeczki. Zapewne się niektórzy dziwią, dlaczego tak wszystko wiem, jak, co i jak. Ale grę przeszedłem raz albo dwa razy, już nie pamiętam dokładnie ile. Okej. Okay. To był konkretny lag. Chyba jedna ławka będzie potrzebna. Super. Teraz możemy wejść na dach. No. Tylko po co? Po bagno. Na dachu jest bagno? Kieszonkowe bagno Freda i George'a. Ach tak. Ale chyba, Harry, jesteś nie tylko odważny, ale i sprytny. Ale co teraz? Dach jest w tym miejscu uszkodzony. Musimy go naprawić, aby przejść. Dobra, już go naprawiłem. W tej wieżyczce. Yeah. Dobra. Odpaliliśmy bagno. Także możemy już zakończyć ten odcinek. Naprawdę ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie, do wytrwania do tego końca tego odcinka. Musisz przyznać, że Fred i George znają się na rzeczy. Oni pochowali pudełka nie tylko w tym korytarzu. Musisz je znaleźć i odpalić. A ja zostanę tutaj i poczekam na zwodniki. Także ja wam dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. A ja żegnam się z wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!